Przed nami dwa ostatnie odcinki serialu Falcon and the Winter Soldier i wygląda na to, że Marvel może wyciągnąć z rękawa nie lada niespodziankę. Już za chwilę będziemy świadkami zakończenia historii Buckiego i Sama w serialu Falcon and the Winter Soldier. Poprzednie 4 odcinki spotkały się z niesamowicie dobrym odbiorem, ponieważ serial stoi na wysokim poziomie. Historia Sama, Buckiego i kilku innych osób została tutaj opisana po prostu idealnie, a to jak został przedstawiony nowy Kapitan Ameryka, no to po prostu lepiej się nie da. Wiemy, że historia doprowadzi główną trójkę do ciemnego zaułku, gdzie stoczą między sobą pojedynek. To pokazał jeden z ostatnich trailerów, gdzie wprost widzimy walkę pomiędzy nimi. Pytanie więc brzmi, czy może do niej dołączy jeszcze ktoś? Od razu trzeba odpowiedzieć na pewne pytanie. Nie, nie zobaczymy tutaj Chrisa Evansa w stroju kapitana walczącego z nowym kapitanem. Jest to niemożliwe, jednak nie oznacza, że nie możemy dostać coś ciekawego pomiędzy nimi. Aktor Wyatt Russell, grający Johna Walkera w serialu Falcon and the Winter Soldier, udzielił wywiadu, gdzie powiedział kilka ciekawych rzeczy. Zapytany przez dziennikarza BBC Radio 1 o to, czy spotkał się kiedyś z Chrisem Evansem, odpowiedział: czy spotkałem się kiedyś z Chrisem Evansem? Wydaje mi się, że tak. Nie wiem, czy to było oficjalne spotkanie, takie z podaniem ręki, jednak na 100% gdzieś tam nawiązaliśmy kontakt wzrokowy. To nawet z mojej strony bardziej przypominało stalkowanie niż spotkanie, więc raczej do tych zaliczać to nie możemy. Jednak musicie poczekać na zakończenie serialu, aby się o tym przekonać. Wtedy wszyscy zrobią takie: o wow! Z tej wypowiedzi można wywnioskować, że Chris Evans będzie miał wpływ na to, co wydarzy się pod koniec serialu Falcon and the Winter Soldier. Warto przypomnieć, że choć dostaliśmy jego memorial w pierwszym odcinku, to nadal nie wiemy, czy starszy Steve gdzieś tam sobie nie chodzi po świecie. Nikt nigdy jego śmierci nie potwierdził, więc kto wie, czy nie dostaniemy jakąś scenę z jego udziałem. Z drugiej jednak strony możemy dostać jakieś wspomnienie z życia Steve'a Rogersa, które bezpośrednio wpłynęło na to, jak swoje życie ukształtował John Walker. Dlaczego przyjął tarczę i co pchało go, aby osiągnąć to, co osiągnął? Takie rozwiązanie wydaje się bardziej pewne niż jakaś nowa scena z udziałem prawdziwego Kapitana Ameryki. Jednak trzeba przyznać, że gdyby to była choć 10-sekundowa rozmowa czy coś, to cały świat fanów superbohaterów po prostu by oszalał. A wy chcielibyście zobaczyć jeszcze raz Steve'a Rogersa? Czy raczej jego pojawienie się jest tutaj kompletnie niepotrzebne? Dajcie nam znać oczywiście w komentarzach. A po więcej takich szybkich newsów zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture. Dziękuję za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.